Kochani, pięknie mnie brat zapowiedział, ale zakończymy. Dacie mi tylko dwa wersety biblijne. Ja jestem samolubem. Lubię tu przyjeżdżać, by brać od was. I naprawdę nie przyjeżdżam, żeby tu stać, ale jestem chyba największym z was samolubem, bo uwielbiam tą atmosferę, lubię przytulić tych, których nie widziałem. Lubię poznać tych, którymi tylko się słyszałem. I wiecie, tak sobie zastanawiałem się ostatnio, dzisiaj miałem mówić o tej pustyni, ale chcę pominąć ten temat, jeden werset tylko z tego zacytuję. Tak sobie myślałem o tym, jak Bóg nas posyła, w jaki sposób sprawia, że się stykamy nawzajem. I kiedy przyjeżdżam na kolejne konferencje, to przyjeżdżam z nastawieniem, by znowu być naładowany i zobaczyć żywego Boga. To, co tutaj zobaczyłem i te świadectwa, które usłyszałem, słowo, które powiedzieliście, jest jakby kolejnym elementem w moim życiu, by wielbić mojego Pana i trzymać się Go bardzo mocno. Ale z drugiej strony, jedna rzecz mi przyszła do głowy i myślę, że się nie obrazicie. To jest trochę o mnie, ale też o tych, którzy służą wam gdzieś na tym początku drogi pańskiej, gdzie stykamy się, gdzie zawiązują się jakieś relacje dłuższe, krótsze. One są naprawdę różne. W różnych momentach jesteście. Gdybym miał dzisiaj popatrzeć na przekrój ludzi, których spotkałem, od tragicznych sytuacji do wspaniałych, cudownych. I to mi pokazało, że Pan Bóg stawia nas w konkretnym momencie, w konkretnym miejscu. I powiem wam tak, gdybyście nie trafili na któregokolwiek z braci, który jest tutaj, to trafilibyście na kogoś innego. Bóg posługuje się kim chce i w takim miejscu, jakim chce. Jest taki ciekawy werset, troszkę go przypnę do siebie, ale też do braci, myślę, że mnie nie obrażą się. W drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, znajdziecie takie ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami i złym życiem. To jest piękny rozdział, lubię go czytać. On odnosi się też do tego, co przeżyliśmy. Ale przeczytam specjalnie werset 15, 16, który się odnosi do 4 Księgi Mojżeszowej, 22 rozdziału, do historii z Balaamem. I teraz zobaczcie, 15. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe, lecz został zganiony za swą nieprawość. Nieme bydle, oślica, juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. My jesteśmy jak takie nierozumne bydle czasami, które stoimy na waszej drodze. Bóg posługuje się i daje nam możliwość zaświadczenia o Jego cudownej miłości i łasce. I wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo gdy popatrzymy na Balaama, to on, jak przemówiło to bydle do niego, ta oślica, to on nie zakochał się w tej oślicy i mówi: do końca życia będę szedł za tą oślicą. I będę ciekawy, czy znowu coś powie. Wiecie, ja jako takie bydle, to też zachęcam was do tego, żeby nie czepić się tylko mnie, czy kogoś innego brata, iść za nim, budować na jego wierze. Tutaj Sebastian świetnie powiedział, że często, kiedy spotykamy się i rozmawiamy o różnych teologicznych zagadnieniach, może to tak brzydko brzmi, tych biblijnych zagadnieniach, ja kocham słuchać braci. Nauczyłem się tego niedawno, bo przez 12 lat mojego nawrócenia też mi się wydawało, że wszystko wiem, że wszystko rozumiem, że to chrześcijaństwo, w którym się znalazłem, musi być zreformowane dla Grzegorza. A to się okazało, że ja, zwiedziony człowiek, teraz będę reformował chrześcijaństwo, do którego wszedłem. Rozumiecie, o co chodzi? Że jest ten moment w życiu byłego świadka Jehowy, że nie możemy przejść sobie tak jakby nigdy nic do tego chrześcijańskiego życia. My naprawdę musimy pokutować za to, co mówiliśmy i co wierzyliśmy. To nie jest tak, że tam sobie wierzyłem w Michała, Badona i to takie. Zdajcie sobie sprawę, jakie to ma głębokie implikacje duchowe. Ja kiedyś o tym mówiłem, kiedyś taki brat mi zapytał mnie, znany brat, który jest ewangelistą, nie będę teraz go może wymieniał, i rozmawiałem z nim, on mówi: kim byłem kiedyś? Ja mówię: świadkiem Jehowy. On tak popatrzył, mówi: wiesz co, Grzesiek, bardzo dużo musisz się modlić. Ja mówię: czemu tak mówisz? Ja się modlę. On mówi: bo za religią świadków Jehowy to nie jest tylko nauka. Za tym idzie duch, potężny duch. Dlatego tak ciężko jest nam, kiedy znajdziemy się na tej pustyni,
Bo pustynia to jest taki geograficzny region, ale dla mnie pustynia, powiem, była miejscem, gdzie spotkałem mojego Boga. Pustynia, w której zetknąłem się, słuchajcie, swoją bezradnością, gdzie zawaliły się wszelkie mury mojego zrozumienia, gdzie w pewnym momencie byłem jak ta prawdziwa pustynia wyschnięta. I kiedy kiedyś pojechałem do Izraela, miałem tam możliwość bycia, byłem na pustyni judzkiej i zobaczyłem ten piękny krajobraz, tak surowy, a z drugiej strony tak wspaniały, zacząłem się zastanawiać, dlaczego Bóg zawsze przemawiał do ludzi na pustyni. Dlaczego Pan Jezus, kiedy przychodzi i rozpoczyna swoją służbę od pustyni, idzie pościć na pustynię. Kiedy Izrael przechodzi 40 lat, Bóg wychowuje go na pustyni. Kiedy nie ma tych bocznych głosów, jakichś myśli, jakichś książek i tak dalej. Wiecie, zachęcam was do tego, by w tym świecie, w którym my jesteśmy, być takim książkowym molem. To staje się coraz bardziej mało popularne. Internet, w którym ja też działam, staje się tak jakby pierwszą odsłoną. Ale pamiętam swego czasu, dostałem od żony, bo lubiałem i lubię siedzieć w różnego rodzaju pisanych rzeczach, aczkolwiek też się łapię, że na tym, że zaczynam ten świat wirtualny bardziej pewnie wchodzi do mojego życia i dostałem taką ciekawą zakładkę od mojej żony. Przeczytam wam coś ciekawego. Mól książkowy. Mól książkowy, łacińskie molus książkulus. Niezwykle wybredne stworzenie, które nie jest zainteresowane przebywaniem w zadymionych pubach, centrach handlowych lub innych miejscach ludczynnych. Zdecydowanie źle się czuje w obecności wszelkich urządzeń elektronicznych typu konsola, tablet, telewizor. Ze wszystkich środowisk preferuje środowisko książkowe. Karmi się słowem pisanym. Niestety, w ostatnich czasach gatunek na wymarciu, gatunek objęty całkowitą ochroną. Bądźcie takim molem, szukajcie słowa Pańskiego, czytajcie to słowo. A jeżeli jesteście na pustyni, w której nie macie odpowiedzi jeszcze, tak jak dzisiaj było tutaj powiedziane przez Sebastiana, nie wszystko musimy wiedzieć. Uwierzcie, ja nie wierzę w to, że kiedy przyjdzie Pan, to stanę przed Nim, a On mi powie, wiesz Grzegorz, bo Ty wierzyłeś, że dusza jest taka, taka, siaka i owaka. Nie wierzę w to, że tak, taka, że w ogóle na ten temat będziemy rozmawiać. Dzisiaj widzimy niby w zagadce, niby w zwierciadle, kiedyś twarzą w twarz. Najbardziej fascynujące to, co mnie jakby napędza w tym życiu, jest oczekiwanie przyjścia Pana. Nie takie jak w religii Świadków Jehowy, nie takie jak mnie nauczono, nie straszenie Armagedonem, bo tam, gdzie jest miłość, nie ma strachu. To jest tęsknota, że w końcu przyjdzie nasz Pan. Kiedy czytam 14 rozdział Ewangelii Jana, kiedy widzę rozstanie Pana Jezusa z Jego uczniami, to tam widzę siebie. I cieszę się, że w przeciągu tych 2 dni 2 razy mogłem zaśpiewać tą pieśń. I pewnie zaśpiewamy jeszcze raz na koniec, co? Wyobrażam sobie. Bracia może już mają dość, ale te słowa naprawdę są świetne. I werset, który chciałem o tej pustyni wam przeczytać, to jest w księdze Ozeasza i on jest bardzo ciekawy. W 3 rozdziale Ozeasz. Przepraszam, w 13 rozdziale. Ozeasza, 13 rozdział. Tu werset 4 i 5. Bo ja Pan jestem Twoim Bogiem. Od wyjścia z ziemi egipskiej, od Boga, a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma Zbawiciela. Ja Cię poznałem na pustyni, w kraju spiekoty. To jest bardzo ciekawy fragment. Bóg poznawał Izraela na pustyni. Bóg tak naprawdę poznaje nas w tych takich chwilach, kiedy jesteśmy już pod ścianą, kiedy nie mamy wyjścia i On objawia się jako żywy, prawdziwy Bóg. W tych małych, prostych rzeczach. Kiedy nam się wydaje, że nie ma już wyjścia, że to wszystko zostało spisane na straty, wtedy przychodzi On. Ale bez religii, bez dogmatów. I wiecie, kiedy czytam 28 rozdział Mateusza i tam jest, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata,
to wiem, że Pan Jezus jest i tu, i był ze mną, kiedy wychodziłem z tej organizacji, i był ze mną, kiedy byłem na tej pustyni, kiedy musiałem poukładać, posklejać w całość swoje życie. Bo wyjście z organizacji, to są słowa Tadeusza Pługęcka, którego bardzo szanuję. Wyjście z organizacji to jedno, a organizacja latami wyłazi z nas. I kiedy my już myślimy sobie, że kompletnie nie mam z nimi nic do czynienia, jestem odrodzonym człowiekiem, myślę sobie, już tak poukładałem wszystko, znowu wychodzi SJ Watchtower. Kiedyś bardzo lubiałem, mam go do teraz, miałem taki nick, taki, to wiecie, jak jest ikonka. I nie wiem, czy to, a dobrze, powiem, miałem taki nick, reklamówka założona na głowę z znakiem strażnicy, bo taki byłem. Po prostu w głowie wydawało mi się, że już coś rozumie, a tak naprawdę nic nie rozumiałem. I podróż z Bogiem na tej pustyni zaczyna się od relacji. Kiedy nie masz tych zewnętrznych głosów, tych rzeczy, które przez lata miałeś, bo strażnica, przebudźcie się, słuchaj, oglądaj, podkreślaj. Wiecie, miałem takie ciekawe spotkanie. Spotkałem się z braćmi, którzy wychodzili z... No przepraszam, się śmieję, ale to takie i zabawne, i ciekawe, bo to jest takie moje spostrzeżenie. I kiedy spotkaliśmy się porozmawiać o sprawach duchowych, ja patrzę, a oni wszyscy flamastry przygotowane i czekają, nie? I wtedy zrozumiałem i oni mnie pytają, jak rozumie to? Ja mówię, nie wiem, jak to rozumie. Jak to nie wiesz? A to? No a jak wy to rozumiecie? Wiecie jak to wygląda? Że czasami ktoś wychodzi z organizacji i chce mieć gotowiec, taki sam. Chce, żeby Grzegorz, Szymon, Darek, Sebastian, Rafał przygotował mu gotowca, w którego on uwierzy. A to jest religia. To nie chodzi o religię. Tu chodzi, żebyś spotkał Boga i Go zapytał. Żebyś poświęcił ten czas, by On mógł do ciebie przemówić. Wiecie, ile miałem frajdy, kiedy czytałem Boże Słowo i odnajdywałem fragmenty wspaniałe, cudowne i byłem taki dumny z siebie. Mówię, ludzie, do czego ja dochodzę? To ja jestem chyba jakiś namaszczony. I przychodziłem do wierzących, mówię, patrzcie, a wy wiecie o tym? Oni tak patrzą na mnie, no co ty takiego nowego odkryłeś? Tak patrzę na nich. I wtedy zobaczyłem, że Duch Święty działa wierzących, że to, co mi zostało objawione, nie jest niczym szczególnym, jest tym samym, co objawił innym braciom. Ja mówię o takich podstawach wiary, wiara w boskość Chrystusa, z którą się boksowałem przez jakiś okres czasu. I zawsze, kiedy już byłem pewny, wstawałem rano i myślałem, takie, wiecie, była taka bajka, starsi chyba pamiętają, Pomysłowy Dobromir. Miał taką kuleczkę, co mu po głowie skakała i tak wychodził do... I ja miałem taką kuleczkę, co mi skakała i my, ale nie, bo jeszcze tu jest taki mały haczyk. No bo jeżeli on jest Synem Bożym, no to jest Bogiem, ale przecież tu, z tej flanki, z lewej, z prawej, wiecie, Biblia mi się już rozwaliła, kartki latają, i w końcu doszedłem, że to Pan mi się objawił. I zawsze powtarzam, że kocham Słowo Boże, ale często zadaję pytanie. Jak czytamy list do Hebrajczyków, a jaką Biblię czytał Noe? Abraham, Izaak, Jakub. Jaką oni czytali Biblię? Pewnie UBG mieli. 1000-latka leżała. Podbita przez biskupa. No nie. I teraz popatrzcie, to słowo jest nam potrzebne. To słowo do nas przemawia. Ale wyobraźcie sobie, jakbym ja dzisiaj z wami rozmawiał, pokazywał zdjęcie swojej żony, cieszył się i mówił, że to jest moja żona, a wy mówicie tak, tak, to mieszkacie tak, mieszkamy sobą. 2 lata temu z nią rozmawiałem. No to co pomyślicie? Wariat jakiś. On ma zdjęcie żony i chodzi z nimi i się szczyci, a nie rozmawia swoją żoną. Wiecie, że spotkałem chrześcijan, którzy znali to słowo bardzo dobrze, a bardzo mało czasu spędzali na łączność z Panem. Ja przewartościowałem swoje życie i powiem wam, cenię Słowo Boże, ale dla mnie większym problemem jest to, nie to, że nie przeczytam tego słowa dzisiaj, jutro, tylko że dzisiaj nie przyjdę do Pana mojego. Że z Nim nie porozmawiam. Że nie powiem Mu o czym, co tak naprawdę czuję w swoim wnętrzu. I kiedy otwieramy swoją duszę przed Bogiem, tak naprawdę, tak w pełni, On naprawdę traktuje nas jak swoje dzieci. Czasami czeka, bo musi czekać.
Bo Bóg nie gwałci swoim zbawieniem. Zbawienie to nie gwałt ze strony Boga. To my gwałtem wdzieramy się do Królestwa Bożego. To my pragniemy tego Boga, jeśli zdajemy sobie sprawę, kim jest, co zrobił i gdzie nas chce zabrać. Dlatego możemy wyobrażać sobie te piękne rzeczy. Królestwo Boże, spotkanie Ojca, tak jak Janusz Bigda śpiewał i też śpiewaliśmy tutaj jego utwór, jak cudowny jest Ojca dom. Jeszcze tego nie wiem, ale w to wierzę. I to jest ta wiara, która nas napędza. I jeśli dzisiaj jesteś na pustyni, jeśli jesteś w tym miejscu, gdzie wydaje ci się, że no jesteś pod ścianą, nie wiesz, jak poukładać swoje życie, nie wiesz, jaką podjąć decyzję. Ktoś mnie pyta, Krzysiek, nie wiem, no jeszcze jestem w organizacji. Ja zawsze mówię, to co kiedyś mi Tadeusz powiedział. Napisałem do niego maila, szukałem go specjalnie, bo chciałem go przeczytać, ale zginęło mi hasło do poczty. Kiedy jako starszy zboru, udręczony tym wszystkim, do czego doszedłem, napisałem do Tadeusza, że nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, gdzie mam iść. I wiecie, nie dostałem listu takiego, że słuchaj, zaczynamy. Otóż dusza. I po kolei, nie? Dostałem 4 zdania. Tadeusz mi napisał tak: Grzegorz, spokojnie, módl się do Pana, stań na fundamencie Jezusa, a wszystko będzie dobrze. Wtedy pomyślałem sobie, jakiś chory gość. Ja wylewam serce przed nim. Ja chcę, żeby on mi pomógł, wyjaśnił mi wszystkie moje, a ten mi mówi czterema zdaniami, chce mi odpowiedzieć na moje 1282 pytania. Wiecie, ale dopiero później, kiedy się wczytałem, spotkałem się z Tadeuszem, pierwszy raz modliliśmy się, był wtedy Darek, Jurka, to jest chyba rodzina twoja. Proszę? Bratanek. Pamiętam, też wtedy nawracał się, to było 12 lat temu w Gdańsku. Niesamowity czas. Słuchajcie. I dzisiaj zawsze powtarzam, że Bóg zmienia nas strasznie. Zmienia nas w takich ludzi, którymi byśmy nie byli. Podsumowując, wiecie, ja cieszę się, że te wiele rzeczy tu było dzisiaj powiedzianych, wspaniałych, cudownych. Dzisiaj Benjamin powiedział o pomocy, o tym, żeby być, wiecie, takim chrześcijaninem. I teraz może was szokuje, ale kiedyś taki Żyd powiedział, w którym rozmawiałem, że ateizm jest najczystszą wiarą w Boga. Ja tak sobie myślę, jak ateizm jest najczystszą? I ten Żyd mówi tak, bo ateista, kiedy widzi drugiego człowieka, to widzi człowieka, on nie kalkuluje, nie mówi, a muszę mu pomóc, bo jestem wierzący, bo wierzę w Pana Jezusa. Nie. Wiecie, czasami my musimy, może to jest przykre, ale z tej religijności się wyrwać i stanąć się takim trochę ateistą, popatrzeć na człowieka jako człowieka, bo Bóg zmienił nasze serce, postawił nas jako ludzi żywych i prawdziwych, Jego dzieci. Jego dzieci nie służą drugiemu człowiekowi dlatego, bo wierzą w Boga. Oni służą, bo oni są tacy jak Bóg. Jesteśmy tacy jak Bóg. Tak samo myślimy, tak samo czujemy. Jeśli Jemu sprawia coś ból, że się na świecie dzieje, to i mi sprawia ból. Wiecie, dzisiaj trochę żyję taką historią, jeszcze wam powiem na koniec, bo w Izraelu to jest jakaś część też mojej rodziny, która tam jest. Tam dzisiaj dzieją się straszne rzeczy się dzieją w Izraelu. Nie wiem, co tam będzie dalej, oby to Hamas wystrzelił dzisiaj 3500 pocisków. Iluś Izraelczyków zostało porwanych. Dzieją się tam straszne rzeczy. Rozmawiałem z siostrą, która tam mieszka. Mam tam siostrzeńca i siostrzenicę. I wierzę, że to też jest jakiś plan Boży, proroc. Nie chcę tego absolutnie poruszać. To jest jakaś moja pasja, którą badam, zajmuję się, dzielę się czasami. Ale widzę, co religia potrafi zrobić z człowiekiem. Jakieś miejsce na świecie, wyobrażacie sobie? Jakaś kopuła na skalę. I oni o to walczą, mordując drugiego człowieka. Jedna i druga strona, nie broni ani jednej, ani drugiej. Kiedy dzisiaj o tym przeczytałem, myślałem sobie o Samarytance i o tym, co Pan Jezus powiedział. Pytanie, ludzie w tym świecie gonią za religią. Moja prawdziwa, twoja fałszywa. A Pan Jezus mówi, duch i prawda. I Ojciec takich szuka. Nie dopuśćcie nigdy, by mieć pogardę dla innych ludzi. Nieważne, jacy oni będą, świadkowie Jehowy, katolicy,
Nikt nie dał nam uprawnienia do tego, by gardzić drugim człowiekiem. Dlatego, że on ma taką religię. My jesteśmy bez religii. Jesteśmy ludźmi Chrystusa. Jesteśmy dziećmi Boga. I takimi zostańmy. Chciałbym, byśmy się pomodlili na koniec. Wiem, że wielu z was ma trochę do domu. Chciałbym, jeśli możecie powstać. Bracia zaśpiewają. Już, żebyśmy przynajmniej jedną rzecz na pamięć umieli, jak stąd wyjedziemy. Okay? Zapraszam was do modlitwy. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci z tego serca. Jesteś cudowny. Twój Syn jest cudowny. Mogliśmy Cię poznać jeszcze bliżej. Choć wielu z nas myślało, że Cię zna. Ale tak naprawdę znaliśmy Cię tylko ze słyszenia. To była sucha wiedza. Ale kiedy przyszedłeś w swoim Synu do nas, do naszego życia, w różnych sytuacjach, kiedy dotknąłeś tych najczulszych rzeczy w naszym życiu, byśmy zobaczyli, że Ty jesteś wszystkim we wszystkim, że Tobie należy się cześć i chwała. Boże, kiedy patrzę na Twoje stworzenie, na to, co stworzyłeś, to wszystko oddaję Tobie cześć. W tym, co stworzyłeś, jest tyle piękna i tyle wspaniałości. I pragnę, jak to stworzenie, pragniemy oddawać Tobie chwałę. Dziękuję, Ojcze, że zrozumieliśmy, że Ty masz dziedzica wszechrzeczy, naszego Króla i Pana. Dziękuję, Ojcze, że to przez Niego i dla Niego wszystko powstało. Czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności. Pamiętam dzień, kiedy to zrozumiałem. Kiedy poczułem, że zostałem stworzony dla Niego. Kiedy On przyznał się do mnie. Dziękuję Ci, drogi Ojcze, za to wszystko. Ale wiem, że odchodzimy z tego miejsca z różnymi rzeczami, z różnymi problemami. Każdy z nas ma inną pustynię, którą musi przejść. Tak jak Izrael szedł przez 40 lat, a Ty ich wychowywałeś, Ojcze, wiem, że czasami przejdziemy przez ciężkie rzeczy. Ale proszę Cię, wychowaj nas przez swojego Syna. Zanim spotkamy się twarzą w twarz, zanim wszelkie nasze wyobrażenia legną w gruzach i zobaczymy Twoje piękno i chwałę, proszę, Ojcze, wychowuj nas każdego dnia. Panie mój Jezu, modlę się też do Ciebie. Ty jesteś po prawicy swego Ojca, jeszcze z naszym Królem i Panem. Pamiętam czas, kiedy mogłem zrobić to pierwszy raz. Wiem, że i tu mogą być osoby, które nigdy tego nie zrobiły. Pokaż im i objaw im swoją chwałę, Panie. Pokaż, że jesteś żywy i prawdziwy. Że w to, że uwierzyliśmy w Ciebie, że zostawiliśmy to wszystko z tyłu, za sobą, nie jest jakąś fikcją, ale jest prawdą, do której nas powołałeś. Bo Ty jesteś drogą i prawdą do naszego Ojca w niebie. Panie, nie rozumiem tego świata czasami. Nie rozumiem cierpień ludzkich, nie rozumiem wielu rzeczy. Ale to nie jest najważniejsze. Rozumiem coraz bardziej Twoją miłość. Coraz bardziej rozumiem, jak bardzo pokochałeś ludzi. I proszę Cię, uczyń z nas to, czym chcesz, byśmy byli. Jakkolwiek możemy być Twoim narzędziem. Bo jesteśmy Twoim ciałem. Panie, zanim przyjdziesz, spraw, by każdy z nas był żywym kamieniem w tej budowli, którą Ty budujesz, na Twoją chwałę, na chwałę naszego Ojca. Dziękuję Ci za wszystko, co uczyniłeś w naszym życiu, Panie. Wszystko, co uczyniłeś, jest piękne i wspaniałe. I czasami brakuje nam słów, by wyrazić, co czujemy, jak bardzo zawdzięczamy Ci to, kim dzisiaj jesteśmy. Panie, bądź dalej w nas, poruszaj się, sprawiaj i uzdatniaj nas do tego, do czego czasami się może nawet nie nadajemy. Czasami myślimy, że coś nie umiemy, nie potrafimy, ale Ty tą naszą niezdolność, Panie, przemieniasz na swoją chwałę, by nasz Ojciec był uwielbiony w niebiosach. Proszę Cię za moimi braćmi, za szczęśliwą podróżą, by mogli wrócić do domów, by byli Twoim świadectwem, by
i zapomnieli w modlitwie o tych, z którymi byli kiedyś. Spotkaliśmy się tutaj nie dlatego, Panie Jezu, że sprowadziła nas tu religia, w której byliśmy, ale przyszliśmy, by kolejny raz zaświadczyć o Twojej miłości i chwale. Amen. Amen.